Kino, a zwłaszcza kino w stylu retro, nie może obyć się bez kobiety fatalnej. Taka właśnie kobieta sprowadziła na złą drogę doktora Murka. Inna kobieta, może nie fatalna, ale też nieprzyjemna, wmówiła doktorowi dziecko. Ja tam do pana żalu nie mam. Sama chciałam. A jeszcze inna odeszła z innym. Czas już skończyć tą głupią komedię narzeczeństwa z doktorem Murkiem. Doktor Murek, skrzywdzony przez kobiety, zbrukany udziałem w zbrodniach, mimo wszystko wróci do uczciwego życia. Lecz sumienie nie da mu spokoju. O czym spokojnie opowie znawca stylu retro Stanisław Janicki. Scenariusz oparty został na dwóch powieściach Tadeusza Dołęgi-Moskowicza, doktor Murek zredukowany i drugie życie doktora Murka. Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie i zapraszam do obejrzenia filmu Doktor Murek. Powiem zaraz, filmu jak na tamte, czyli przedwojenne czasy, wyjątkowego. Może najpierw kilka podstawowych informacji. Scenariusz oparty został na dwóch ciekawych i wartościowych powieściach Tadeusza Dołęgi-Moskowicza, Doktor Murek zredukowany i drugie życie doktora Murka. Tadeusz Dołęga-Moskowicz był niezwykle popularnym przed wojną pisarzem, autorem licznych powieści sensacyjnych i społeczno-obyczajowych, między innymi powieści Kariera Nikodema Dyzmy, dwukrotnie, ale to już po wojnie, przeniesionej na ekran. Był autorem scenariuszy tak przebojowych, przedwojennych filmów jak Ostatnia Brygada czy Biały Murzyn, ale przede wszystkim trylogii, sławnej trylogii Znachor, profesor Wilczur i Testament profesora Wilczura. Tadeusz Dołęga-Moskowicz zginął w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku. Doktora Murka reżyserował Juliusz Gardan, a muzykę skomponował Władysław Szpilman, którego sportretował Roman Polański w znanym filmie Pianista. Oto pierwsza scena, która bardzo trafnie i wprost wprowadza nas w główny temat doktora Murka. Słucham pana, słucham uważnie. Sądzę, że pan doktor zaakceptuje ten znakomity interes. Znakomity dla pana. Tak nie można mówić. Jest znakomitym również i dla pana doktora. Oczywiście przy odrobinie zrozumienia. Pańska propozycja jest szkodliwa dla firmy, której pracuję, a pośrednio i dla ogółu. Odmawiam. A gdyby tak pan porozmawiał o tym z panną Nirą? To taka rozumna osoba, że... Wypraszam sobie, aby do interesów mieszano imię mojej narzeczonej. Więc nie? Nie. Szkoda. A ja mam wrażenie, że pan doktor jeszcze pożałuje swojego uporu. Do stanowiska swego doszedłem uczciwą drogą i z uczciwej drogi nie zboczę. A kto zło sieje, ten zło zbiera. Doktor Murek nie przewidział, że wszedł w tryby potężnej, bezwzględnej i miażdżącej uczciwych ludzi machiny. Narażając się możnym tego świata, zostaje zredukowany. I wtedy zaczyna się jego dramatyczna i tragiczna droga w dół. Jak pisano w przedwojennym programie filmowym, film przedstawia dzieje człowieka, który poznał dobro i zło. Poznał prawdziwą miłość i okrutne rozczarowanie. Gdy był u szczytu kariery, zrozumiał, że popełnił błąd. Zredukowany doktor Murek spotyka na drodze swego coraz trudniejszego i coraz bardziej skomplikowanego życia różne osoby. Najpierw opuszcza go narzeczona, którą on bardzo kocha, a którą los okrutnie karze. Doktor Murek ulega zdobywczej Karolce, dziewczynie, która sądzi, że przy pomocy Murka uda jej się wyrwać z małego, zatęchłego miasteczka. Używa znanego szantażu, oświadcza, że jest w ciąży. Czego Karolka płacze? Co to za sceny? Co ja teraz biedna zrobię? Pani mnie wyrzuciła. Innej służby też teraz nie znajdę, bo kto mnie teraz weźmie? Na wieś do ojca też nie mogę wrócić. Wygnałby mnie. U nas na wsi to straszny wstyd. Takie rzeczy. Jakie rzeczy? Fatalny wpływ na doktora Murka ma piękna, zmysłowa Arletta, tancerka,
która związana jest jednak z szefem przestępczej szajki. Tak się bałam u ciebie, tak się bałam. Oni wiedzą, że ty masz walizki, że ich zdradziłeś. Będziesz musiał ukrywać się albo wyjechać. Mnie możesz zaufać, wierzysz mi? Wierzę. Czekaj, zwolnie siedzisz wcześniej. Wyjdziemy stąd razem. Naradzimy się, jak postąpić. Zaczekaj to chwilę. Doktor Murek postępuje coraz bardziej niegodziwie. Wbrew swoim zasadom moralnym. W końcu nie potrafi się już odnaleźć. Warunki życia były dla niego zbyt surowe, a on był zbyt słaby. Ten film, jakby go dzisiaj nie oceniać, próbował jednak przedstawić niektóre trudne i skomplikowane problemy Polaków tamtych lat, czyli lat 30. Ale czy tylko tamtych lat? Bo o czym jest ten film? O korupcji, malwersacjach, o ciemnych interesach, o przestępstwach wszelkiego rodzaju, o ludzkiej naiwności i, przepraszam, ludzkiej głupocie, ale również o ludzkiej szlachetności, uczciwości i miłości. To jest interes czysty jak złoto i nie ma żadnego pucu, czyli nawalanki. Za groszową opłatę, co nawet splunąć nie warto, śmiecie z kolegą wynosić będzie. Ten oto kolega kubełek ze śmieciami bierze i w trymiga na podwórko wynosi. A panienka kurzu nie łykasz, rączek nie paćkasz. Ten oto kubełek już pusty stoi, śliczności moje, za marne groszaki, co je dziad nie weźmie, a także samo za puste butelki oraz insze nieużytki domowe, co je na starówce opylić możem. W ten sposób uczciwym interesem żyję, pracy się żadnej nie bojąc. Czy pachnie, czy nie pachnie, czy dziadowska, czy chrabioska, czy na pierwsi, a także samo na oczy zdrowa, bo życie letkie jest, boginie wy moje, tylko trzeba umieć. Tytułową rolę doktora Murka odtwarza Franciszek Brodniewicz, który grał na ogół amantów w średnim wieku, na przykład ordynata Michorowskiego w głośnej Trędowatej. Tutaj w doktorze Murku wcielił się niejako w kilka ról. Nie we wszystkich jest w pełni przekonywający, czasami groteskowy, ale często i przejmujący. Towarzyszą mu aktorki tak sławne jak Ina Benita, Jadwiga Andrzejewska, Nora Ney czy Lidia Wysocka oraz asy polskiej sceny i filmu Mieczysława Ćwiklińska, Kazimierz Junosza-Stępowski czy Aleksander Zelwerowicz. Zapraszam teraz Państwa do obejrzenia filmu Doktor Murek, jednego z ciekawszych filmów lat 30. Do zobaczenia za tydzień.
pewnym mieście prowincjonalnym, w pewnym bardzo dużym przedsiębiorstwie, pracował doktor Franciszek Murek, sekretarz dyrekcji. Doktor Murek składał się z alpagowych ochraniaczy na rękawy, binokli i polówka, a także z serca, o którym mało kto wiedział. Słucham pana, słucham uważnie. I sądzę, że pan doktor zaakceptuje ten znakomity interes. Znakomity dla pana. Tak nie można mówić. Jest znakomitym również i dla pana doktora. Oczywiście przy odrobinie zrozumienia. Pańska propozycja jest szkodliwa dla firmy, której pracuje, a pośrednio i dla ogółu. Odmawiam. A gdyby tak pan porozmawiał o tym z panną Nirą, to taka rozumna osoba, że... Wypraszam, żeby... wypraszam sobie, aby do interesów mieszano imię mojej narzeczonej. Więc nie? Nie. Szkoda. A ja mam wrażenie, że pan doktor jeszcze pożałuje swojego uporu. Do stanowiska swego doszedłem uczciwą drogą i z uczciwej drogi nie zboczę. A kto zło sieje, ten zło zbiera. Bardzo piękna sentencja, ale pan pozwoli, że ja na ten temat porozmawiam jeszcze ze zwierzchnikami pana doktora. A, pan Jazwicz. Czy dawno pan w naszym mieście? Przejazdem, panie dyrektorze, przejazdem. Czym mogę pana służyć? Dyrektorze, kochany, należy usunąć doktora Murka. Usunąć doktora Murka? Aha. Ależ to moja prawa ręka. Bez niego nic się nie dzieje w naszej firmie. No, dajmy na to. Były pewne rzeczy, które się i bez niego działy. Na przykład sprawa podwójnych kontraktów, prawda? Pan wie? O, ja mam doskonały wywiad, pierwszorzędny. Oczywiście ja nie zrobię z tego użytku, a fe, kto widział. Tylko prosiłbym, żeby doktor Murek był zredukowany. Murek? Ależ to chodząca prawość. No, bez wątpienia. To też on nic nie wie o sprawie fałszywych prowizji. Pan... zna te sprawy? Odrobinę, odrobinę. Ale ja nie zrobię z tego użytku. Tylko doktor Murek musi być zredukowany. Rozmawiałem o doktorze Murku z jego przełożonymi. Bardzo go chwalą. Winszuję przyszłego zięcia. A, dziękuję. Trochę mnie niepokoi ta partia, bo to i rodzina nie bardzo, i prezencja raczej skromna. Na parlo plus. Ale cóż, moje interesy w fatalnym stanie. Coraz gorzej. A ten Murek może zrobić karierę, może zajść wysoko. No i jeżeli moja córka zakochała się w nim? Znowu mówicie o nim. W całym mieście tylko doktor Murek i doktor Murek. Jak gdyby ta prowincjonalna dziura miała się zapaść, gdyby nie... Doktor Murek! Dobry wieczór. A, witam kochanego doktora, prosimy. Sługa pana doktora. Monali, chciałem panu pan pokazać te stare miniatury. Może znajdzie się na nie kupiec w Warszawie. Nie deranżujmy narzeczonych. Niech pan zdejmie ten alpagowy rękawek. Tak się nie przychodzi z wizytą. Przepraszam, przepraszam, to przez nieuwagę. Panno Niro, chciałem o coś zapytać. Wiem, czy kocham pana? Naturalnie, że tak. Czyżbym inaczej zgodziła się wyjść za pana? Och, panno Niro. Co pan robi? Panno Niro, jutro pójdziemy obejrzeć meble, dobrze? Urządzimy sobie rozkoszne gniazdko. Kiedy pomyślę, że będę miał własne, piękne mieszkanie, ja, który tłukłem się zawsze po sublokatorskich pokoikach. Śpiewam.
ze szczęścia. Bo widzi, Karolka, dzieciństwo moje upłynęło w suterynie. W wieku szkolnym nie miałem co jeść. A teraz jestem doktor praw, mam wspaniałą posadę i ożenię się z kobietą, którą ubóstwiam. Więc chyba mam prawo śpiewać ze szczęścia, proszę Karolki. Panie dyrektorze, czy dobrze słyszałem? Jest mi niezmiernie przykro, ale ciężkie czasy, musimy oszczędzać. Jednym słowem, wymawiam panu posadę. Ale dlaczego? Bez podania motywów, tak po prostu? Znajdzie pan inną posadę. Pewnie, że znajdę. Z łatwością. Dobrze znają w mieście i mnie, i moją pracę. Poradzę sobie. Co się stało, panie Franciszku? Jest pan taki przygnębiony? Od 2 miesięcy szukam pracy na próżno. Moja była dyrekcja postarała się o to, aby wszystkie drzwi przede mną były zamknięte. Ładnych rzeczy musieli na mnie nagadać, a ja nawet nie wiem, czym wobec nich zawiniłem. Trudno. Będziemy musieli ślub odłożyć. Szkoda, że wydałem wszystkie oszczędności na meble, urządzenia, a teraz gonię resztkami, a nowe meble postoją sobie na składzie. Pójdę już. Bynajmniej nie zatrzymuję. Jeszcze nie zerwałaś z tym kretynem? Na mieście mówią okropności, że popełni jakąś malwersację, że złodziej. Jazwicz opowiada o nim de choses horribles. Nie zerwę z nim. Dlaczego? Mam powody. Poza tym chciałam zakomunikować, że jadę do Warszawy szukać pracy, zarabiać. Czy to wypada? Więcej niż wegetować w tym domu i wyprzedawać pamiątki rodzinne. Panno Niro, zanim pociąg ruszy, chcę pani jeszcze powiedzieć, jak bardzo panią kocham i szanuję za to, że nie zerwała pani naszych zaręczyn, chociaż mi się źle powodzi. I że jedzie pani odważnie w świat, szukając pracy. To ja, Karolka. Co pan doktor tak po ciemku siedzi? Od tego smutne myśli przychodzą. Stara wyjechała. Jaka stara? No moja pani, co to pan doktor od niej pokój odnajmuje? Na 2 dni wyjechała. To my teraz sami jedni w mieszkaniu. A może panu doktorowi Jakby pan doktor chciał, to by się kobietom podobał. Niech Karolka nie nudzi. Owa, tylko pościelę łóżko, już mnie nie ma. Może panu doktorowi zrobić herbatę? Nie, nie, dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.
dobry. Śniadanko. Jak się spało? Niech Karolka postawi. No prędzej. Dobrze, panie doktorze. Wyprowadzę się stąd. Czy przeze mnie? Nie. Po prostu ten pokój jest dla mnie za drogi. Tak długo jestem już bez posady. Ale będziemy się widywali? Nie. A ja znajdę sobie pokój o wiele, wiele skromniejszy. To bardzo przyzwoity pokój. Zawsze miałam takich porządnych lokatorów. Ostatnio mieszkał jeden ślusarz. I ma pan oddzielne wejście przez kuchnię, w której śpimy. Owszem, podoba mi się. A można wiedzieć, czym się szanowny pan zajmuje? A jakże? Ja szukam posady. Doktor praw, pierwszorzędna sila, przyjmę poważne stanowisko. Doktor praw, zdolny organizator, poszukuje... Obejmę każdą posadę, byle zaraz. No, są oferty dla mnie? Listów nie było? Nie, jakaś pani przyszła. To ja. Po co tu Karolka przyszła? Zobaczyć się. Ja panu doktorowi przyniosłam kotlet na zimno. Gwizdnęłam mojej pani z kredensu. Ja nie chcę Karolki widywać. I zabraniam Karolce tu przychodzić. I nie życzę sobie gwizdniętych kotletów. Smaczny? Smaczny. Ja panu częściej mogłabym coś przynosić. Proszę pana, oferta? Oferta dla mnie. Polecamy nasze odkurzacze elektryczne. Znowu Karolka przyszła? Po co? Przecież zabroniłem. Pan wyjeżdża? Do Warszawy. Na stałe. To my się już nie zobaczymy? Pewno nie. No Karolka płacze. Co to za sceny? Pani mnie wyrzuciła. Innej służby też teraz nie znajdę, bo kto mnie teraz weźmie? Na wieś do ojca też nie mogę wrócić. Wygnałby mnie. U nas na wsi to straszny wstyd. Takie rzeczy. Jakie rzeczy? A co? Tak trudno zgadnąć. I to ja? To przeze mnie? Ja jestem uczciwa dziewczyna.
Ja się z nikim przed tym nie znałam. Ja tam do pana żalu nie mam. Sama chciałam. Ale co ja teraz mam robić? Ja się bałam panu przed tym powiedzieć, bo myślałam, że pan się będzie gniewał. Ale co ja teraz mam zrobić? No i co będzie? Ja wyjadę, a Karolka zamieszka tutaj. Pieniędzy dać nie mogę. Najwyżej kilka złotych. Potrzeba mi na bilet do Warszawy. Ale pozostawię Karolce rzeczy. Dwa garnitury, książki, zegarek. No i ten pierścionek. Te rzeczy ma Karolka sprzedawać. Nie od razu, w miarę potrzeby, aby jakoś przebiedować. Być może, że Bóg da, przyślę trochę pieniędzy z Warszawy. Ja się swojego dziecka nie zaprę. Dziękuję. Dziękuję. Zostaw. Kochana Nik, co ty właściwie robisz tutaj w Warszawie? Zwiedzam miasto. Miałaś znaleźć posadę, pracować, a właściwie po całych dniach bawisz się w nieodpowiednim towarzystwie. Jesteś moją kuzynką, mieszkasz u mnie w domu, chyba mam prawo wiedzieć... Kochana Miko, z tego, że twój ojciec jest bardzo bogaty, a ja jestem ubogą krewną, nie wynika jeszcze, abyś mi miała prawić morale. Mój ojciec wyjechał i nie wiadomo, kiedy wróci. Mieszkamy tutaj sama, ja jestem odpowiedzialna za twoje postępowanie. Dodaj jeszcze, kto zło sieje, ten zło zbiera, jak mówi mój narzeczony. Twój narzeczony tak mówi? To bardzo jakiś rozumny człowiek. Co czytasz? O hodowli pszczół. Bardzo zajmujące. Ale ja nie jestem pszczolą i nie dam się hodować. Przyszedł pan Jazwicz. Prosić. Odchodzisz? Nie cierpię go. Wolę czytać o trutniach, niż się z nimi zadawać. O, Fred, kochany, najdroższy. Ale ostrożnie, jeszcze ktoś zobaczy. Ciągle ostrożnie, ciągle tajemnice. Kochamy się, mamy się pobrać. Co tu ukrywać? Czas już skończyć tą głupią komedię narzeczeństwa z doktorem Murkiem. Nie, dopóki oficjalnie nie ogłosimy naszych zaręczyń, to lepiej z Murkiem nie zrywać. Wcześniej czy później tak się dowie prawdy. Po co go zwodzić? Niech on sobie jeszcze... No, ale chodź, chodźmy do teatru, bo się spóźnimy. Dokąd dziś idziemy? Na śliczną operę. Tytuł sprzedana narzeczona. Kuzynki mojej nie ma w domu. Co jej mam powiedzieć? A że przyjdę innym razem. Jestem doktor Murek. Pan? Tak. Pan jest narzeczony Miry? Proszę, niech pan siada, proszę nie bardzo. Nie chcę zabierać czasu. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że pana poznałam. Znam pana z opowiadania. To panna Nira mówiła o mnie? Tak, że pan poważnie traktuje życie, że pan ma niezłomne zasady moralne, same najlepsze rzeczy. Może pan doktor zostawi numer telefonu? Nira bardzo się ucieszy. Nie, ja nie mam numeru telefonu. Ja przyjdę innym razem. Może jutro. Ale nie zdjąłem palta i nie widziała dziury. Ty ofermo inteligencka, inne faceci tutaj dokuczali ci. A Cipak wziął cię w obronę, bo Cipak ma serce. To ty za to, kolegę, bujasz tu jakąś narzeczoną? A wcale nie bujam. Ja ci nawet wdzięczny jestem, że wynalazłeś dla mnie tę pracę. Na dworcu towarowym, no i jak tam? Zawodowi tragarze odpędzają mnie i biją. Ale i tak...
Niedługo będę miał całe 24 złote, żeby posłać na prowincję jednej dziewczynie imieniem Karolka. Krew mnie zaleje. Znowu narzeczona? Ale skądże? Moja narzeczona jest w Warszawie. A, pan Jazwicz. Pozwoliłem sobie pannę Nirę po trasie odprowadzić do domu. Do widzenia, panią. Szpiegujesz mnie. Co cię to właściwie obchodzi, czy pan Jazwicz odprowadził mnie tutaj, czy nie? Czekałam na ciebie, bo chciałam ci powiedzieć, że przyjechał twój narzeczony. Przyjdzie tu jutro. Ja już dawno jestem w Warszawie, ale początkowo nie chciałem się zjawić, dopóki nie znajdę pracy. Czym jest człowiek bez pracy, bez zarobku? Pracy nie znalazłem, ale przyszedłem, bo już musiałem panią zobaczyć, bo umierałem z tęsknoty. Dokąd pójdziemy? Był pan już w teatrach? Nie, wolałbym nie pójść do teatru. Może do kina? W kinie nie można rozmawiać. Woli pan kawiarnię? Kawiarnię. Pół czarny, proszę. Pani pozwoli pół czarny. Nie, dla mnie nic. Naprawdę, nie mam ochoty. Ale co właściwie się z panem dzieje? Gdzie pan mieszka? Mógłby pan przynajmniej zostawić swój adres. Mój adres? Wolałbym nie podawać mojego adresu. Kto tam przyszedł tak późno? Przynieśli depesze. O, to dojczulka! Zawiadania o swoim przyjeździe. Co się stało? Niro, straszna wiadomość. Mój ojciec nie żyje. Odebrał sobie życie. Był zrujnowany i nikt o tym nie wiedział. Jego olbrzymie długi przewyższały wszystko, co posiadał. I pewnie dlatego... Umarł mój wuj, ojciec Miki, i zostawił olbrzymi majątek. Mika dla poratowania zdrowia wyjeżdża za granicę, do Włoch. Mam jej towarzyszyć. Wyjeżdżamy razem. Na długo? Tak. A ponieważ nieprędko się zobaczymy, chciałam panu powiedzieć, że... Niech pan nie mówi, że między nami wszystko skończone. Bo widzi pan... Nie, mnie się teraz źle powodzi, to prawda. Ale wydźwignę się, na pewno wydźwignę się. Kocham panią. Żyć bez pani nie mogę. Jesteśmy zaręczeni. Niech mi pan nie odbiera ostatniej nadziei. Odprowadzę pani na dworzec. Nie, Mika jest bardzo zdenerwowana i nie życzy sobie towarzystwa obcych ludzi. Najlepiej pożegnać się tutaj. Od razu. Do widzenia panu. Cię ledwo zipiesz. Tragarze mnie przegnali, robota przy zwózce skończyła się i... I zdechłbyś z głodu, żeby nie ja. Ale masz kolegę, który za ciebie myśli. Cipak się nazywa. Uratują nas bracie kucharki. Kucharki? One uważa strasznie nie lubią śmieci wynosić. To takiej jednej z drugą nie do honoru jest, że ją maglarka albo młodsza sprzeciwka zobaczy, jak z pachnącym kubełkiem do śmietnika gania. To taka uważasz 3 dni kubeł ze śmieciami w kuchni trzyma, w całym mieszkaniu morowe powietrze zaprowadza, byle tę chwilę od siebie odsunąć, kiedy z pełnym kubełkiem paradować będzie zmuszona. Kucharki za wynoszenie śmieci chętnie coś niecoś z koszykowego zapłacą. Trzeba je tylko sprytnie zabajerować, kapujesz? A, kapuję. Ty z tymi owymi damami gadać nie potrafisz. To też zrobimy naukowy podział. Ty będziesz śmieci wynosił, a ja te piękności od rądla sercowym słowem zabawiać będę.
To jest interes czysty jak złoto i nie ma żadnego pucu, czyli nawalanki. Za groszową opłatę, co nawet splunąć nie warto, śmiecie z kolegą wynosić będzie. Ten oto kolega kubełek ze śmieciami bierze i w trymika na podwórko wynosi. A panienka kurzu nie łykasz, rączek nie paćkasz. Ten oto kubełek już pusty stoi, śliczności moje. Za marne groszaki, co je dziad nie weźmie, a także samo za puste butelki oraz insze nieużytki domowe, co je na starówce opylić może. W ten sposób uczciwym interesem żyję, pracy się żadnej nie bojąc. Czy pachnie, czy nie pachnie, czy dziadowska, czy chrabioska, czy na piersi, a także samo na oczy zdrowa, bo życie letkie jest, boginie wy moje, tylko trzeba umieć. Boi się pani obcego drawa? Pan nie jest zdrowy. Pan jest nieszczęśliwym człowiekiem bez pracy. Skąd pani to wie? Zgaduję. I nie boi się pani mnie? Nie. Chcę z panem porozmawiać. To jest dziwne. Prawda? I pani tak rozmawia z każdym obcym włóczęgą? Z każdym? Nie. Ale pan nie jest zwykłym włóczęgą. Pan jest wykształcony. Z czego pani to wnosi? Ze sposobu mówienia. O. Może pan nawet skończył uniwersytet? Kto wie? Może ma pan nawet tytuł doktorski. Pani jest zadziwiająca. Jestem zwykła dziewczyna, która zaledwie zarabia na kawałek chleba i nie zawsze ma na tramwaj. A mieszkam daleko, aż na Żoliborzu. Czy zechce mnie pan odprowadzić do domu? Po co? Żeby rozmawiać po drodze. Deszcz ustał. Chodźmy. To jest moje mieszkanko. Proszę, niech pan siada. Gdyby pani wiedziała, jak dawno nie byłem w prawdziwym mieszkaniu. Jak dawno nie siedziałem przy prawdziwym stole. Ja już straciłem wszelką nadzieję. Nieraz jestem gotów popełnić coś złego. Podłość, kradzież, zbrodnie. Nie wolno tak mówić. Kto zło sieje, ten zło zbiera. Jak mawiał mój jeden znajomy, którego bardzo, bardzo szanowałem. To niepodobieństwo, żeby silny, zdrowy, wykształcony człowiek miał przepaść. Trzeba tylko znaleźć sposób. Trzeba tylko chcieć. Tylko mi tu płakać zacznij. Hrabia de Volaide, baranie nóżki. Ja bym już skończył ze sobą. Sił braknie. Ale widzisz, mam dziecko. Daleko stąd, w moim rodzinnym mieście, przyszło dziecko na świat. I ja muszę tam pieniądze posyłać. Bodaj te 12 zł, jak w zeszłym miesiącu. Bodaj 10. Koniec ze mną. Nigdy się nie wydobędę. Muszę zapomnieć o lepszym jutrze, o kobiecie, którą kocham. Pan kocha ją jeszcze? Pani wie, o kim mówię? Wiem, panie Franciszku. Pani mnie zna? Pani... A, teraz poznaję. Pani jest tą kuzynką, która otrzymała ogromny spadek, z którą Mira wyjechała za granicę. Nie otrzymałam żadnego spadku. Zarabiam 150 zł miesięcznie, a Nira nie ze mną wyjechała. A z kim Nira wyjechała? Gdzie jest panna Nira? Pan o niczym nie wie? Chcę wiedzieć prawdę, prawdę. Gdzie jest Nira? Pan nie czytał gazet? Nie, w nędzy nie czyta się gazet. Niech pani pokaże, co... Niech jej pan nie wini. Wpadła w ręce człowieka bez czci i wiary. Zakochała się w Jazwiczu.
już lepiej? Co ja ciebie właściwie obchodzę? Cóż ty myślisz, bracie, że co dzień trafia się uratować komuś życie? Teraz to już muszę o ciebie dbać. Kuzyk się nazywam. Stolarz jestem. A to moja żona. A pracę mi dasz? A ty na stolarstwie pewnie się nie znasz. Szkoda. Mam brata, pracuję w składach kolejowych. Może tam się coś znajdzie dla ciebie. Mam pracę i pensję. Chciałbym wynająć kondu pani. A no proszę bardzo. Pokój jest duży. Wszędzie czystość, porządek. Ja sama śpię w kuchni. A tu jest 5 miejsc do spania. O, to jest wolne. Może być dla pana. Tu są tylko 4 łóżka. A bo 5 zaparowane. No to... Ale dobrze. No proszę. Po nocnych knajpach, to wiadomo, wraca nad ranem albo nie wraca wcale. Desperowałeś, a teraz wszystko się dobrze składa. Patrz, co mi Karolka w liście przysłała. Włosy. Tak, włosy. Mojego syna. Ach, jakie ładne. Biedne dziecko ciągle choruje. Tak wiele potrzeba na doktora, na aptekę. Ale Karolka to dzielna dziewczyna. Borykając się z nędzą, wychowuje moje dziecko. Wiesz co, jak ci się zacznie lepiej powodzić, to powinieneś się z nią ożenić. Nie ma większego szczęścia jak małżeństwo. Czy to prawda, że pan mieszka u Wróżki? List w drodze, Brenet wieczorową porą. Las, dama, dzwonkowa dziewiątka, będą pieniądze, ale ruda kobieta zagraża. U, ta ruda to na panine szczęście zawzięta. Król dziesiątka czerwiec... Zaraz. Czego? Dobre zajęcie znalazła sobie. Forsę od głupich wyciąga. Jak kto mądry, to zawsze dobre zajęcie znajdzie. Ja bym dla pana miał interes. Nam by się przydał taki jeden inteligent. Jaki interes? Dużo nie gadać, szefa słuchać, to i dobra forsa się znajdzie. A spróbuj komu pisnąć słówko, to zębów nie pozbierasz. Pani słyszała, co tamten mówił? On się przede mną nie kryje. Ta? Czy pan nie zauważył, że pan mi się podoba? Nie nęci mnie taka, co to co rannem. Wie pan? Ja nie jestem znowu taka.
chociaż tańczę po nocnych lokalach. Mam przyjaciela, który jest o mnie bardzo zazdrosny. I dlatego trzyma mnie tutaj, żeby tamten drab wspólnik miał mnie ciągle na oku. Ale ja się ich wcale nie boję. Jestem sprytniejsza. Panie Franciszku, jak pan się zmienił, jak panu do twarzy w tym robotniczym ubraniu, proszę. Co u pani słychać? O, mnie się teraz lepiej powodzi, dostałam podwyżkę. Zobaczy pan, jeszcze będziemy bogaci. Zaraz podam herbatę. Ja przyszedłem z prośbą. Z prośbą? Tak, mieszkam u bardzo niepewnych ludzi i dlatego chciałbym, żeby listy przysyłano mi pod pani adresem. A często pan otrzymuje listy? Tak, czasem. Bo ja bym chciała, żeby pan jak najczęściej do mnie przychodzi. A co poza tym? Proszę. Poza tym postanowiłem ożenić się. Ożeni? Tak. Jest jedna taka dzielna dziewczyna, która mnie kocha, która właściwie zawsze mnie kochała. Zauważył pan to? Tak, to bardzo dobra dziewczyna. Dobra? Może tylko bardzo przywiązana do pana? Na imię jej Karolka. Karolka? Mieszka na prowincji i... ma dziecko, nasze dziecko. To od niej te listy do pana? Tak. Ona pewnie bardzo się ucieszy, kiedy pan jej napisze o swoim zamiarze. I wcale jej nie napiszę. Postanowiłem zrobić jej niespodziankę. Otóż pewnego dnia, kiedy uzbieram dosyć pieniędzy, mi stąd, ni zowąd pojawię się w naszym mieście i powiem jej: wychowujesz mi syna? Obierzemy się. Co pani? Nie, nic. Wzruszyła mnie historia o tej dziewczynie z prowincji, do której pan pojedzie. Co się stało? To ja, Murek. Niech się pan zlituje. Niech pan ma miłosierdzie, to nie nasza wina. Myśmy nie myśleli, że pan wróci. Gdzie Karolka? Gdzie dziecko? Nie ma dziecka! Nic. Marno? Syn? Michel nie żyje? Nie było dziecka, wcale na świat nie przyszło. Ona, ta diablica, wszystko wymyśliła. I namówiła z biednych ludzi. W ogóle dziecka się nie spodziewała. Wyłgała wszystko, żeby pan nie wyjechał. A potem, żeby od pana ciągnąć pieniądze. A teraz taki wstyd nam robi. I obcych tu przyjmuje, to ich z ulicy sprowadza. A my co? Milczeć musimy, bo nam potrzeba tych paru groszy, co to za pokój płaci. Też stąd! Chory? Koleżanko, zmieniło się. Marzenie, ideały, wszystko, w co wierzyłem, rozwiało się jak kosmyk jasnych włosów dziecka rzuconych na wiatr. I proszę jeszcze zauważyć, że dziecka wcale nie było. Co pan mówi? Nic nie rozumiem. Co takie proste? Zmieniło się. Doktor Franciszek Murek, czy to tutaj? Tak jest. Ten pan prosił, żeby przechować jego listy. Proszę. Arletta mówiła, że z ciebie lepski facet. No, zobaczymy. Tylko pamiętaj, że gdyby kiedyś coś, to... żaden doktor ci nie pomoże. Czarny Kazik ci to mówi, rozumiesz? Pójdziemy z wizytą do willi dyrektora Czabrana. Około 200 tysięcy złotych, a to w akcjach i papierach wartościowych. Napisane 200 tysięcy?
które nasz urzędnik przywiezie... A Jasieczku, Jasieczku, jak nie biegaj tak, bo nigdy ci tych szelek nie za... Celem zakupienia szelek... co ja mówię? Celem zakupienia fabryki szelki, sam zapnę, dawaj fabrykę. A jaką fabrykę? Spinkę! Spinkę! No. Celem zakupienia spinki... Nie, to zwariować, można napisane, dawaj! Akcje i papiery są w walizce. No, naturalnie, teraz się nie zapnie. Nie walizka się nie zapnie? Nie walizka, tylko kołnierzyk. Akcje i papiery ułożone według numerów są w walizce. Na noc schować do kasy, a rano zgłosić się po nie... zgłosić się po nie frak. No frak. No, Jak podaję? Kotusieczko, jest mi niewymownie przykro, ale dziś wieczorem nie mogę iść z wami. Rozumiesz, posiedzenie. Aj Boże, przepracowujesz się. Tylko słuchaj, nie daj się namówić na alkohol. Alkohol na posiedzenie? No, ostatnim razem tak ci zaszkodziło. A, to był bankiet. Dali jakieś te kanapki tam. No to do widzenia, Kotusieczku. Do widzenia. Na posiedzenie, do widzenia, pa. Córeczko, wyobraź sobie, że ojciec nie wyjdzie dzisiaj z nami. Ach, przepracowuje się. Poszedł na posiedzenie. Na posiedzenie. A. Niech się raz też zabawi. Ciągle zajęty i zajęty. Zobaczysz, on przez te swoje interesy roztrwoni cały nasz majątek. Ach, Boże, mój Boże, wolałabym już mieszkać w dwóch pokoikach, tak jak w pierwszych miesiącach po ślubie. Co to jeszcze będzie z wami? Mamo, a może pan Jurek pójdzie z nami na ten dancing dobroczynny? Pan Jurek? Nie. On jest nieodpowiednio ubrany. Nie, pan Jurek lepiej tu zostanie. Ja umieram ze strachu przed bandytami, a dzisiaj właśnie tyle pieniędzy w domu. Ależ niech się mama uspokoi, jest czujny pies, dozorca, telefon pod ręką. Ojej, co to jest? Światło zgasło. Ojej, ja nie chcę, ja się boję. No niech się mama uspokoi, ja zadzwonię po elektrotechnikę. No to dzwoń, no prędzej, dlaczego nie dzwonisz, no? Telefon nie działa. Ojej, ja nie chcę, ja się boję. Co to jest? Cicho! Ojej! Uspokój, mamo! Uciekniesz z pieniędzmi bocznym wyjściem, zanim wyważą drzwi. O, jakie drzwi? Dlaczego wyważą? Ja nie chcę! Ja się boję! Stój, bo strzelę! No, bandyci otruli psa, ogłuszyli i owec władnili dozorce.
Innym domownikom nic się nie stało, chociaż pani Czabranowa mdlała jeszcze pięciokrotnie, gdy już zjawiła się policja. Och, eleganckie kobiety to zawsze mdleją. No poczekajże, łupem złoczyńców stała się cenna walizka, zabierająca około 200 000 złotych. Słyszysz, stary? W papierach wartościowych. Jednak bandyci nie będą mieli z tego korzyści, ponieważ wszystkie numery papierów i akcji są zastrzeżone. Co to znaczy? To znaczy, że jak który będzie chciał te papiery sprzedać, to go przymkną. Murek! Murek! Co się stało? Pozwól mi tu zostać. Parę dni. Nie mogę wrócić na dawne mieszkanie. Straciłem posadę. Ale przecież... Nie zadawaj żadnych pytań. Dobrze. Co teraz będziesz robił? Będę tu czekał do wieczora, a wieczorem zatelefonuję. Panna Arle, telefon tutaj. Dziękuję. Przepraszam pana. Halo? Ty? Nie wracaj. Nie wracaj do domu. Oni cię zabiją. Przyjdź tutaj. A może ty jesteś w zmowie z nimi? Może mnie wydasz? Nie. Ach, cię kocham. Przyjdzie tu do mnie mój brat. Może jest nie bardzo dobrze ubrany, ale wpuśćcie go tutaj. Zawołajcie mnie zaraz. Pewnie jest bratem panny Arlety. A jak się masz? Chodź. Tak się bałam u ciebie. Tak się bałam. Oni wiedzą, że ty masz walizki. Że ich zdradziłeś. Będziesz musiał ukrywać się albo wyjechać. Mnie możesz zaufać. Wierzysz mi? Wierzę. Czekaj. Zwolnij się dziś wcześniej. Wyjdziemy stąd razem. Naradzimy się, jak postąpić. Zaczekaj to chwilę. Idź do dyrekcji. Pożegnaj się grzecznie. Zabierz stąd swoje maratki. Wyjeżdżamy. Ale... Bez ale. Policja łaź mi po piętach. Ja zaraz wrócę. Kto tam jest? Kelner. Wiesz, ten taki poczciwy. Chciał ode mnie pożyczyć 5 złotych. Niech pożyczy od kogo innego. Chodźmy. Co pan tu robi? Ja czekam na pannę Arletę. Panna Arleta u nas już nie pracuje. Zabrała rzeczy i mówiła, że wyjeżdża. Co? Jak to? No, był tu pański brat. Mój brat? To drugi brat panny Arlety. Zabrał ją i że wyjeżdżają. Ach, ta. To pan o tym nie wiedział? Przepraszam. Bratu, żeby nie powiedzieć. Taki on brat, jak ja teściowa. Nie szukaj szczęścia na dalekim oceanie, bo ono przyjdzie samo tobie na spotkanie. No i co pan zamierza? O, co mi na ulicy wsunięto w rękę. Reklama jakiegoś jasnowidza. Chyba też się zajmę wróżeniem. Dosyć się tego napatrzyłem. Minął rok, a może kilka miesięcy. Czytam w kryształowej kuli. Wszystko się wyjaśni.
Wszystko będzie dobrze. Co jeszcze? Co jeszcze? Proszę, może pani pozwoli rękę. Czeka pani podróż. Tak jest, podróż. Tak, tak. My co na to wyjeżdżamy? Aha. Zginie pani cenny przedmiot. O, co takiego? Nie wiem. Skupiam się. Ale przedmiot ten odnajdzie się, tak. Odnajdzie się na pewno. Dziękuję. Dziękuję panu. Pan jest nadzwyczajny. Moja bransoletka. Cenny przedmiot. Już się sprawdziło. Może pani zostawiła w domu? Nie. Przed chwilą miałam coś takiego. Jest. Znalazła się. Wszystko jak pan powiedział. Opowiem wszystkim znajomym, a kucharki nie oddalać. Nie oddalać. Dziękuję panu. Następna pani. Czemu pani zasłania twarz? Ponowym czytać z oczu pani. Arleta! Tak, cieszysz się? Odnalazłaś mnie. To nie ja, to on cię odnalazł. Kto on? Czarny Kazik. To on mnie tu przysłał, żebym wyludziła walizkę z akcjami. Żeby nie ta walizka, sprzątnąłby cię od razu. Już ja go znam, z nim nie ma żartów. Och, jak ja go nienawidzę. Ale jestem w jego władzy. Jeszcze muszę przed nim udawać miłość. Wiesz, ja znalazłam sposób, żeby się pozbyć tego zbója. Tylko mi zaufaj. Tylko mi wierz. Bo ja cię kocham. Wierzysz mi, Franuś? Franuś. Nikt mnie tak nie nazywał, tylko matka, kiedy byłem jeszcze bardzo mały. Uwierzył. We wszystko uwierzył. Że ja go kocham, a ciebie nienawidzę, że chcę się ciebie pozbyć, że... Tak. A teraz zatelefonuj do niego. Uprzedzam cię, że będę bardzo czuła. Franuś, to ty? Wszystko przygotowane, uciekniemy razem. Uważaj. Spotkamy się na schodach. Tam, gdzie wiesz. Na piątym piętrze. Na piątym. Tylko koniecznie przynieś ze sobą walizkę. Wiesz, którą? Koniecznie. Walizkę? O, na pewno. Jak mu powiedziałam, Franuś poleciałby na koniec świata. Nie tylko na to głupie piąte piętro. O, patrz, już idzie. Gdzie? O, tam. Musisz się wychylić. Telefonowałam do ciebie w jego obecności i pod jego kontrolą. A teraz pozbyłam się go. Samobójstwo groźnego bandyty. Tyle tylko napiszą gazety. Mówiłam ci, że jestem sprytna. Sprytna. A teraz będziemy zawsze razem. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Chcesz? Będę mieszkała u ciebie.
Zmodernizujemy system pracy, wyrzucimy te sowy i czaszki. Broda? No, brodę możesz zachować dla powagi. Halo! Wpadłam na nowy, genialny pomysł. Znowu? Dzięki twoim metodom i tak mi się doskonale powodzi. Najelegantsza klientela przychodzi do mnie po wróżenie. Tak, ale za chwilę przyjdzie, zgadnij kto? No? Sam pan dyrektor Czabran. Czabran? No więc. Tylko proszę cię, żadnej kryształowej kuli ani kart. To dobre dla starych bab. Tu potrzebna jest naukowa metoda. A pamiętaj, że w dzień napadu był na kolacji z pannami. Jedną z nich nazywano Arleta. Pa, kochani. Kto pan jest? Nikogo nie przyjmuję bez zameldowania. Pan nie ma wyznaczonej godziny. A tam głupstwo. Mnie pan przyjmie. Namówili mnie, naopowiadali mi cudów, że pan jasnowidz. Ja panie z góry lojalnie uprzedzam, że w te wszystkie rzeczy absolutnie nie wierzę. No ale trudno, przyszedłem, jestem, stało się. No więc mów pan, gdzie jest to, co mi ukradli? A co ukradli? Panie, pan jasnowidz czy ja jasnowidz? No zgadnij pan, co mi ukradli. Kradzieży dokonano wieczorem. Wieczorem, niech będzie wielka sztuka. Pan był wtedy... Na posiedzeniu. Widzę stół nakryty. Wesołe towarzystwo, kobiety. Jedna ruda, Węgierka, drugi na imię Arleta. Panie, co pan mówi? Klepali pana po policzkach i mówili do pana dziubdziuś. Cicho, panie, jeszcze kto usłyszy. Czy ja coś mówiłem? Nic nie pamiętam, o moja głowa. To nie, dobrze, panu, może wody, trochę wody. Nie wiem, nic nie wiem. Nie wiem, gdzie jest ta walizka. Walizka! Doskonale, jedź pan dalej. Nie mogę odgadnąć. Ale jest naukowa metoda. Różdżkarstwo. Widzi pan? Różdżka. Może zaprowadzi nas w tamto miejsce. To drewienko ma nas zaprowadzić? Nie drewienko. Różdżka. Nie, ani kroku dalej. Już 5 kilometrów taszczy mnie pan po jakichś zakazanych uliczkach. Na dzisiaj dosyć. Panie, bo siadam na ziemi. Jak pan chce. Co pan robi? Chcę zapalić. Nie wolno, to szkodzi fluidom. O, o. Co? Kto? Różdżka. Prowadzi nas. To gdzieś blisko. Chodźmy. Jest. Jest. Jak Boga kocham, jest. Moja walizka. Niebywale. Jasnowidz. Proszę, oto pańskie honorarium. Połowa sumy osiągniętej ze sprzedaży papierów. Reszta diabelnie mi się przyda. Rozszerzam teraz przedsiębiorstwo. Inwestuję. Przeliczył pan? Jak z rachunku wynika, należy się jeszcze 11 zł 43 grosze. Proszę, oto są. W interesach jestem ścisły. Prawdę mówiąc, przyda mi się cała suma i dlatego pożyczam ją sobie. Będę panu płacił procenty. Dobrze? Przeliczył pan? 11 zł 43 grosze. A jeżeli pan chce, to dam panu pracę w moim biurze. Pracę? Ano, jasnowidz zawsze ją przyda. Co pan umie? Jestem prawnikiem. Prawnik jasnowidz, panie, to skarb dla firmy. A, oto moja córka. Chodź, Tuneczko. Poznasz pana doktora Murka, który pomógł mi odnaleźć pieniądze. Wszystko odgadł, wszystko wywróżył, powiedział nawet, że wtedy wieczorem byłem na posiedzeniu. No, jednym słowem, po prostu czyta w myślach. Czyta w myślach.
A wie pan, co ja teraz myślę? Wiem, że złapałem frajera, szanownego ojczulka pani. Zgad, słowo daję. A co, czy nie mam racji? Nie, bo to szanowny papa złapał mnie i trzyma. Jasnowidz, jak Boga kocham. Arleto, Arleto! Co się stało? Koniec z wróżeniem, koniec z oszustwami. Dosyć tego podłego życia. Znalazłem pracę. Wiesz, bardzo mi się podoba ten nowy pracownik ojca. Ten doktor Murek. A owszem, ojciec mówi, że to pierwszorzędna sila. Wszystko wie, wszystko umie. Nie, to nie to. On mi się podoba, bo ma brodę. Ja pasjami lubię mężczyzn z brodą. Twój ojciec, jak był młody, to także nosił brodę. Tak, i ten Murek, wiesz, to jasnowidz. Może nareszcie powstrzyma ojca od tych zwariowanych interesów, przy których ryzykuje całym majątkiem. Stwarza wciąż nowe warsztaty pracy. A do czasu, do czasu. Ach, nie. Ja wiem, że to całe iluzoryczne bogactwo, które trwa już przeszło 20 lat, rozwieje się jeszcze jak sen. Ach, naprawdę, ja wolałabym mieszkać tak w dwóch pokoikach, tak jak w pierwszych miesiącach po ślubie. Ale wiesz, ja wpadłam na pomysł. Wyciągam od ojca ile się da i odkładam na czarną godzinę. Mam już uskładanych w banku 30 tysięcy. Jak myślisz? Czy w razie czego będzie można wynająć jakieś dwa pokoiki? Tak jak w pierwszych miesiącach po ślubie. Tak, tak, jak w pierwszych miesiącach. Ojciec. Kotusieczko, ogromnie potrzeba mi gotówki. Masz tam co na boczku odłożone? Jasieczku. No prędzej pan doktor Murek czeka, jedziemy na miasto w interesach. No rozumiesz, co to są za interesy, kiedy on ode mnie bierze te marne parę groszy. Boże, pójdziemy z torbami. No uspokój się, nie jest znowu tak źle. Stój, bo strzelę! Płakała, a je pieniądze dała. Kto to? To? Mój urzędnik, Jurek Czułowski. Nie znacie się? Zdaje mi się, że ja już gdzieś widziałem pana doktora. Pan ma przywidzenia. Jak ci mówi, że masz przywidzenia, to masz przywidzenia. On wie wszystko, jasnowidz. To niedobrze. Ten młody, któremu zabrałem walizkę, pracuje u Czabrana, a w dodatku bywa w jego domu. Zdaje się, zaleca się do córki. Poznał cię? Nie. Wtedy było ciemno, nie miałem brody, ale może mnie poznać. Zrób tak, żeby mu nie uwierzono. Uczciwym ludziom wierzą. Nie zawsze. Pewnych w szczególnych wypadkach nawet uczciwemu nie wierzą. Na przykład... Nie, to się nie uda. Spróbuj. Kotusieczko, dałaś mi niedawno 30 tysięcy. Dziś oddaję z procentem. Oto czek na 60. A 60? A prócz tego... Prezent, pierścionek z brylantem. Cieszysz się? Znowu zaczyna szaleć. Znowu wyrzuca pieniądze na brylanty. Ach, powiadam ci, że to się skończy deszczem. Pójdziemy z torbami, a ciebie bez posagu nikt nie weźmie. Jurek mnie weźmie nawet bez posagu. Ach, Jurek, także mi partia. W ogóle ten twój Jurek. A, pan Jurek. Bardzo się cieszę. My bardzo lubimy pana. Dzień dobry. Jak się masz? Proszę. No ona się w nim kocha. Gotowa wyjść za niego.
A, przepraszam. Papa nam sprzyja, ale mama niechętna. Tuneczko, co będzie z nami? Najważniejsze jest to, że my się kochamy. Kiedy się pobierzemy? Zapytaj jasnowidza. Doktor Murek ci powie. Ty wierzysz w takie głupstwa? Oczywiście, że nie wierzę. Bardzo słusznie. Ja sam nie wierzę. O, a skąd pan się tu wziął? Przyjechałem na miotle. To niech nam pan powróży. Koniecznie? Koniecznie. Koniecznie. No dobrze. Dobrze. Abrakadabra, hokus pokus. Dominikus, proszę o rękę. O. Co? Nic. Tak prędko. Tak prędko wszystko się kończy. Wróży mi pan krótkie życie? Nie, nie. Dłuje. Nadmiernie dłuje życie. Ale tak jakoś dziwnie. Kraty w oknach? Nie, nie. Nie więzienie. Długie, białe korytarze, ale nie szpital. Co jeszcze? Hej, głupstwa. Dosyć. Abrakadabra, spieszę się. Nie mam czasu. Po co pan tu przyszedł? Nic więcej nie powiem. Chcę wiedzieć prawdę. Całą prawdę, co pan wyczytał w mojej dłoni. Kraty w oknach? Nie więzienie. Długie białe korytarza, ale nie szpital. Całe noce o tym rozmyślałem. Dom obłąkanych! Dom obłąkanych, prawda? Nie jestem jasnowidzem. Nie umiem czytać z ręki. To była komedia. Komedia? A przecież wtedy od razu zgadł pan, że mnie pan przywidzenia. Chociaż ja sam o tym nie wiedziałem. Kocham ją i nie mogę jej unieszczęśliwiać. Nie, nie. Ja nie mam prawa się żenić. Już pan może nic nie mówić. Już wiem wszystko. Teraz niechby cię poznał. Sam sobie nie uwierzy. Arleto, namówiłeś mnie do głupiego, podłego żartu. Tańczy. Czego pani smutna? Mama urządza przyjęcia, żeby mnie rozerwać. A ja dostałam dzisiaj list od narzeczonego. Jest w sanatorium. Dla nerwowo chorych. Pańska przepowiednia zaczyna się sprawdzać. Może pani zatańczy ze mną? Dlaczego pan nosi brodę? To pana szpeci. Ale i zmienia. Nie tak łatwo dostrzegą mnie pewni ludzie, których wolał mnie spotkać. Dobry wieczór, Arleto. Was, ptaszki. Bliżej, bliżej do niej, kochany doktorze. Będzie mi łatwiej mierzyć. Sprzedali walizeczkę. Grubszą forsę wzięli. A innym to się już nic nie należy, co? A jak się pan dyrektor Czabrant dowie o tym, kto go okradł? A jak się policja także o tym dowie? Opuść ręce, Arleto. On nas nie zabije.
Umarli nie płacą, a on chce pieniędzy. Mądrze mówi, doktorska główka. Jutro o 7 wieczorem będę w knajpie u Krzywego Juszka. Przyjdziesz tam i przyniesiesz 10 tysiączków. To na początek. Do jutra, kochani wspólnicy. Uciekać, jak najprędzej. Gdzie oczy poniosą? Uciekać. Dokąd i po co? Jeżeli damy pierwszą złotówkę, jesteśmy zgubieni. Dopóki będzie żył, nie zostawi nas w spokoju. Dopóki będzie żył. Jak to? Więc ty chciałabyś znowu? Ja? Nie. Ale trzeba znaleźć sposób. Jakiś sposób. Słuchaj, żeby zyskać na czasie, jutro o 7 niech kto inny pójdzie do knajpy Krzywego Juska. Kto? Ktoś obojętny. Na przykład ta stolarzowa, o której mi opowiadałeś. Ta, która zalecała się do ciebie, co to mąż jej jest taki zazdrosny. Kuzykowa? Aha. Poproś ją, żeby tam poszła. Tylko niech wyjdzie trochę wcześniej z domu. Powiesz jej... Co słychać? Jak się dobrodziejka miewa? Męża nie ma w domu? O rety! Ale się pan zmienił. Prawdziwy hrabia. Lepiej mi się powodzi. Jednak nie zapominam o dobrych znajomych. Proszę, proszę, niech pan siada. Trzeba iść do tej knajpy, podejść do tego człowieka i powiedzieć mu tak, że doktor Murek się spóźni, że przyjdzie na pewno i przyniesie pieniądze, ale się spóźni. Tymczasem można posiedzieć z tamtym, pogadać. Już pan to potrafi. To niezmiernie ważna sprawa. Ojej, takie głupstwo. Aha, i niech pani wyjdzie z domu troszeczkę wcześniej. Tak przed 6. Wychodzisz? Tak. Idę do Krawcowej. Był tu kto? Nie, nikogo nie było. Do widzenia. Pani Kuzykowa w domu? Poszła do Krawcowej. Zaczekam na nią. Do Krawcowej. Pani ma interes do mojej żony? Interes? Kudły jej powyrywam, oczy jej wydrapię. To wstyd, żeby zamężna kobieta innym chłopów odbierała. Co pani? Mężulo nie wierzy. To niech idzie do Krzywego Juska. Zobaczy ją tam z gachem. Gdzie to jest? Szyń się, co ja winna. Ja jej tam dawno widuję. Tam się spotykają. Wszystko opowiem. Kuzykowa tam poszła. Zyskaliśmy na czasie. Dzień prawie znowu minął i co wymyśliłaś? Nic. Tamten nie daje znaku życia? Już nie da znaku życia. Co? Wiesz, ja już wczoraj miałam plan, ale nie przypuszczałam, że aż tak się uda. A przed chwilą przyniesiono mi gazetę. Gazetę? Posłuchaj. Strzelanina w podmiejskiej restauracji. Stolarz Kuzyk powodowany zazdrością strzelał do swojej żony i do obcego mężczyzny. Co? Kuzykowa padła bez życia, a mężczyzna, chociaż raniony, wydobył rewolwer i odpowiedział strzałami. Hreto! Wszyscy troje zmarli przed przybyciem policji. Hreto! Kuzyk zabił tamtego i żonę i sam zginął? Ale skąd Kuzyk wiedział? Powiedziałam mu. Hreto!
Udało się. Ale tego dnia u Kuzyku widziano mężczyznę z brodą. Musisz zgolić brodę. Dobrze, że zgolił pan brodę. Chociaż oczywiście mama nie jest zachwycona. Za to papa mianował mnie dyrektorem. Tak, ojciec ma duże zaufanie do pana. Zresztą ja także. I dlatego chciałam pana prosić. O co? On odesłał mi pierścionek. Napisał, że jest stracony. Może pan zdoła wrócić mu wiarę w wyzdrowienie. Jedźmy do niego, dobrze? Dobrze. Co mu pan powie? Będę mu wróżył. Poznajesz to? To doktor Murek. Po co przyszliście? Dla mnie już nie ma ratunku. Panu wdzięczny jestem, że mnie pan ostrzegł w porę. Proszę, niech mi pan poda rękę. Rękę! Tak jak przewidziałem, linie się zmieniły. Odzyska pan zdrowie. Zupełne zdrowie. To oni kazali tak panu powiedzieć. Lekarze, prawda? Mnie nie oszukacie, ja wiem lepiej. Się do mnie odezwiesz. Po całych dniach jestem sama. Ale ja nie narzekam. Z tobą zawsze mi dobrze. Franuś. Musimy się rozstać, Arleto. Co się stało? Jesteś moim złym duchem. Zamordowałeś swojego kochanka. Przez ciebie zginęli Kuzykowie. A ja doprowadziłem człowieka do błędu. Przez ciebie. Przez ciebie. Franuś, co ty? Ja dla twojego... Ach, nie, nie chcę, nie mogę. Po nocy słyszę ich głosy. Oni mówią do mnie. Dlaczego milczysz? Kto zło sieje, ten zło zbiera. Dokąd idziesz? Na dancing. Do mojej poprzedniej pracy. Bądź spokojny. Nie wydam cię. Nikt się nie dowie, że znałeś dziewczynę imieniem Arleta. Dobry wieczór, pan Arleto.
Arletto! Co się stało? Włodarze! Czabran i Murek. Czabran i Murek. To brzmi nieźle, prawda? Tak, on mi się od razu podobał i od razu chciałam, żeby został naszym zięciem. Ale przyznasz, że ja pierwszy podsunąłem myśl o tym małżeństwie. Ale skończysz, to był mój pomysł. To goście zaraz przyjadą, trzeba będzie jechać. Wiesz, jestem taka zdenerwowana, jakbym to ja miała wyjść za mąż. Tak i zamieszkać w dwóch pokoikach. Kotusieczku, wiem, znam, umiem to na pamięć. Tak. W dwóch pokoikach. Co się stało? Dlaczego jeszcze się nie przebrałeś? Za chwilę przyjadą druhny. Turko, ja nie mam prawa żenić się z tobą. Oni mi nie pozwalają. Jacy oni? Co tobie? Nie poznaję cię. Nie poznaję cię. A gdybym nawet cię poznał, sam sobie nie uwierzę. Jesteś panem swojej woli. Masz ludzki szacunek i zaufanie. Masz ludzki szacunek i zaufanie. Zasłużyłeś na ludzki szacunek. Powiedz mi, co cię dręczy. Ja nikomu nie powiem, nikt się nie dowie. Nikt się nie dowie, że znaleźć dziewczynę imieniem Arletta. Puść mnie! Puść mnie, ja szaleję! Czekaj! Czekaj! Wiem, do kogo pójdę! Miko, tylko pani może mi pomóc. Niech mi pani znów powie, że jestem coś wart. Że pani wierzy we mnie. Co się z panem działo? Myślałam, że pan umarł, a pan tylko zapomniał o mnie. Po co to otwarte? Kończyłam ubierać się, kiedy pan wszedł. Zapomniałam zamknąć szafę. Tak, ale lustro. Nie chcę lustra. Za chwilę tu przyjdzie mój narzeczony. Mamy wyjść razem, więc... Narzeczony? Tak. Ma poważne stanowisko w instytucie, gdzie ja jestem kierowniczką oddziału. Powodzi nam się dobrze, mamy się pobrać. Po co pan tu przyszedł? Już zdawało mi się, że zapomniałam o panu. Już uwierzyłam, że jestem szczęśliwa. I teraz na nowo się zacznie. Znów będę marzyć i tęsknić. I wmawiać w siebie, że nie kocham pana. Miko, pani mnie kochała? Domyślił się pan. Nareszcie. I pani jedna zasługiwała na miłość. Prawda. Byłabym zdumiona. Tu jest list do pana. Proszę. Kiedy ten list nadszedł? O, już dawno. Zaraz po pańskiej ostatniej wizycie. Ten list jest ważny. Rozna i grała się ze mnie. Ten list jest z rodzinnego miasta. Pełna rehabilitacja. Nieuczciwi zwierzchnicy usunięci. Propozycja, żebym objął kierownictwo firmy. I ten list nadszedł wtedy, kiedy... O, gdybym mógł był wytrwać, gdybym był się nie załamał, byłbym szczęśliwy, szanowany i pani mnie kochała. A teraz za późno. Dlaczego za późno? Za późno. O, gdyby mógł miniony czas powrócić. Gdybym był znowu nędzarzem. Nędzarzem w poszukiwaniu pracy i chleba. Thank you.
zacząć na nowo. Chcę znowu w trudzie i znoju chleb codzienny zdobywać. Chcę być znowu nędzarzem, który szuka uczciwej pracy.